Witamy Państwa po przerwie w ostatniej części programu Galaktyka Pomerania. Jest z nami nasz ostatni dzisiejszy gość, a naszym gościem jest... Mariusz Skuta, trener od przygotowania fizycznego Pogoni Szczecin. Witamy bardzo serdecznie. Witam. Szanowni Państwo, jak co tydzień we wtorek zawodnicy Pogoni Szczecin i osoby, które odpowiadają za ich przygotowanie, są naszymi gośćmi w studiu. Jest nam bardzo miło, że Pan trener znalazł chwilę, żeby nam ją poświęcić, tym bardziej, że Państwo jesteście teraz cały czas praktycznie w rozjazdach. Przygotowujecie się do kolejnego meczu, praktycznie świątecznego, myśmy go tak z Sandrą nieoficjalnie nazwały, ale zanim do tego dojdziemy, bieżące kwestie związane z Pogonią Szczecin. Niestety, przegraliśmy dwa ostatnie mecze. Panie trenerze, jak pan w związku z tym może się do tego ustosunkować? Jak pan trener ocenia samą kondycję fizyczną naszych zawodników? Znaczy, myślę, że u nas w kraju tak się utarło, że jeżeli zespół po okresie przygotowawczym przystępuje do meczy i te mecze nie układają się tak, jakbyśmy chcieli dla nas, trenerów, zawodników czy też kibiców, to przeważnie tak się utarło, że zespół jest gdzieś źle przygotowany przez ten okres zimowy, prawda? Ja będę zawsze obalał tą tezę, ponieważ w tym momencie możemy to wszystko zmonitorować. My wiemy, z jakiego pułapu przygotowania zawodnicy wchodzili w okres przygotowawczy. Wiemy, w jakiej dyspozycji, monitorując wybrane jednostki treningowe, w jakiej dyspozycji są obecnie. Jak również robiąc badania różnego rodzaju, na przykład morfologiczne, gdzie ocenimy, czy zawodnik jest zmęczony, bo są specjalne takie badania, a więc jeżeli zawodnik jest zmęczony, to wiadomo, że nie będzie szybki. Jeżeli w tych badaniach nam wychodzi, że ten zawodnik, ten mięsień tego zawodnika nie jest przemęczony, więc automatycznie wiemy, że jeżeli chodzi o to przygotowanie fizyczne, to jest wszystko w porządku. Ja myślę, że zawodnicy już wiedzą, gdzie jest problem, gdzieś tam jakiś mały mankament w ustawieniu na boisku, troszeczkę więcej agresji w tym wszystkim, co robimy, i mogę zapewnić, że Pogoń będzie grała dobrze i Pogoń będzie wygrywała. Pan trener nawiązuje w swojej wypowiedzi do okresu przygotowawczego. Wiemy, że to jest bardzo trudny czas dla piłkarzy. To są bardzo intensywne, wytężone treningi. No właśnie, proszę powiedzieć, jak to wszystko wygląda? Jak wygląda ten okres przygotowawczy? No i motywacja zawodnika do tego, żeby te treningi, bardzo ciężkie treningi, wytrzymywać. Czy generalnie zawodników nie trzeba motywować, bo wiedzą, co mają do ugrania na boisku. Wiedzą, jaki jest cel tutaj przed nimi w Szczecinie postawiony, a więc przede wszystkim awans do Ekstraklasy. Wiadomo, że ten okres jest długi, bo mieliśmy bardzo długi okres przygotowawczy i męczący, i podzielony w sumie na takie dwa etapy. Pierwszy obóz, pierwsze zgrupowanie poprzedzone badaniami wydolnościowymi, żebyśmy właśnie zauważyli po urlopach, jak zawodnicy wyglądają, jak nam się prezentują, jakie obciążenia możemy z nimi przeprowadzać. To był pierwszy obóz w Pogorzelicy, gdzie pracowaliśmy przede wszystkim nad wytrzymałością taką ogólną. Następnie ten drugi okres, już taki dla zawodników bardziej przyjemny, czyli wyjazd do Turcji na taki obóz klimatyczny, gdzie zobaczyli normalne zielone boiska, mogliśmy pograć więcej z dobrymi przeciwnikami, jak również no, skupić się na tym, na takich elementach już stricte piłkarskich, czyli taktyka, ustawienia na boisku, plus tam szukanie już takiej świeżości, szybkości, mocy. Dopiero co rozpoczął się sezon, za nami zima. Czas zimy przez wiele osób traktowany jest, myśląc o piłkarzach, mówi się, że piłkarze pewnie zimą próżnują. A tak naprawdę zimą także przygotowują się do sezonu. Jak wyglądają zimą te treningi i to przygotowywanie się do sezonu? Generalnie w naszym kraju, w piłce nożnej, poziom już poszedł tak do przodu, że utarło się na przykład, że zawodnik, jak ma miesiąc urlopu, tej przerwy, że nic nie robi. No niestety tak nie jest dla nich, ponieważ każdy zawodnik dostaje swoją indywidualną rozpiskę, dostaje specjalny zegarek, dostaje specjalny nadajnik, który monitoruje jego obciążenia poprzez tętno, i ja wiem, którego dnia miał zrobić na jakiej intensywności dany trening, i nawet jestem w stanie sobie to później, wszystko szczytując z tego nadajnika, wiedzieć, o której godzinie ten dany trening został zrealizowany i czy został zrealizowany prawidłowo. Także nie jest to takie próżnowanie też w tym okresie świątecznym, urlopowym. Czyli pan trener czuwa cały czas i ma kontrolę nad tym. Cały czas jest kontrola. Nawet dzisiejszy trening, który przed chwilą skończyliśmy, o dużej intensywności, został zmonitorowany, za chwilę wracam do klubu, aby to wszystko zrzucić sobie na komputer i jutro z samego rana przedstawić wnioski trenerowi. Czy możemy prosić, żeby pan trener przybliżył nam, jak wygląda taki ciężki trening, to znaczy ile to jest godzin, jak piłkarze pracują? Znaczy generalnie w
wtorek przy mikrocyklu takim startowym, gdzie gramy w sobotę, mecz jest takim dniem o najwyższej intensywności. Wiadomo, że te treningi w okresie startowym nie są długie, są to jednostki krótkie, ale bardzo dynamiczne. I na przykład dzisiaj rano zawodnicy poświęcili swój pierwszy trening na budowanie swojej siły takiej eksplozywnej, czyli dynamicznej. Plus ćwiczyliśmy na specjalnych gumach też taką siłę i moc eksplozywną. Następnie troszeczkę taktyki i na drugim treningu w małych grach, wiem, że panią to może mało mówić, kształtowaliśmy już taką wytrzymałość szybkościową, taką bardzo dynamiczną grą. No właśnie, bo... A teraz przepraszam, zawodnicy oczywiście mają odnowę, bo to był naprawdę bardzo, bardzo mocny dzień dla nich. Rzecz w tym, żeby przygotować zawodnika do tego, żeby na tym boisku wytrzymał 90 minut. Jak pan trener ocenia, czy ci zawodnicy są teraz po tym okresie przygotowawczym właśnie w takiej formie, w takiej kondycji? Wizualnie było widać w pierwszym meczu wygranym z Pogonią. Mamy małą awarię, jak widać program w całości realizowany jest na żywo. Poprosimy o drugi mikrofon. Szybka zmiana mikrofonu. Proszę bardzo. Było widać w pierwszym meczu, który graliśmy z Piastem, że drużyna przeciwna, bo oceniając wizualnie, tam w 60 minucie przestała grać, prawda? Przestali biegać. My ten mecz generalnie przez 90 minut bez żadnych problemów wytrzymaliśmy. I no tutaj są tak już profesjonalni zawodnicy, że oni sami oceniają to i schodzą z boiska, a nawet po przegranym meczu, może nie jest to jakieś wielkie usprawiedliwienie, ale mówią, że oni mogliby jeszcze dograć czy 45 minut, czy nawet 30 minut dogrywki. Także pod tym kątem naprawdę jest w porządku. Panie trenerze, ale też kiedy ogląda się Ligę Angielską, to ma się wrażenie, że ci piłkarze grają tak szybko, tak dynamicznie w porównaniu do tych naszych. Są prowadzone badania specjalne właśnie pod takim kątem. I dlatego ci zawodnicy grający w lidze angielskiej zarabiają ileś tam milionów euro, a nie takie kwoty, jakie padają u nas w polskiej piłce. A dlaczego? Ponieważ tam przy prowadzonej grze zawodnik ma średnią kontaktu z piłką po oddaniu do partnera 2,3, bo jest lepszy technicznie, a u nas to są liczby 5,8, 6, coś. I to jest właśnie to, tam grają najlepsi ci technicznie, wytrzymałościowo i szybkościowo, dlatego za nich są takie duże pieniądze płacone. Chciałam też zapytać o to, ponieważ Państwo współpracujecie przy budowaniu kondycji zawodników Pogoni Szczecin z profesorem Jastrzębskim, niekwestionowanym autorytetem. Jak wyglądają Państwa konsultacje? Ja z profesorem współpracuję już od ponad 5 lat, bo się znamy jeszcze z poprzedniego klubu. Generalnie ja bazuję na badaniach, które profesor przeprowadza z zawodnikami. Przeprowadził takich badań największą ilość w kraju i nie tylko, więc mamy bardzo duży odnośnik do tego, co jest w tym momencie z naszymi zawodnikami, realizując właśnie te jego badania. Kolejny mecz w sobotę. Powiedzmy o tym, z kim i gdzie gramy, gdzie będzie grała Pogoń, będzie to mecz na wyjeździe? Tak, w Elblągu z Olimpią Elbląg. Jedziemy walczyć i na pewno będziemy walczyć i damy z siebie wszystko. A co to za przeciwnik? Tak pod kątem może przygotowania fizycznego? Jakby pan trener osądził? Znaczy, nie chcę mi go oceniać pod kątem przygotowania fizycznego, prawda? Jedziemy do drużyny, która... No, my jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, a oni są na ostatnim miejscu w tabeli. Oni walczą o coś i my też walczymy o coś, więc i na pewno oni też tania skóry nie sprzedadzą, ale gwarantuję, że nasi zawodnicy są już tak na siebie źli, że będzie dobrze. Obiecuję poprawę. Ja chciałabym też zapytać o troszeczkę inny aspekt, może nie tyle ten sportowy, ile ten taki rodzinny, świąteczny, bo ten mecz odbędzie się praktycznie w święta, kiedy my wszyscy będziemy odpoczywać. Jak to jest, czy trenerzy, czy zawodnicy, czy sportowcy mają święta w ogóle, czy oni w tym czasie mogą odpoczywać, obżerać się tak jak my? Nie, oni są świadomi tego, ponieważ mają regularnie robioną wagę. Waga, która nawet pokazuje nam zawartość wody w organizmie, czy poziom tkanki tłuszczowej, więc mają odpowiednie zapisy regulaminowe, więc tej wagi i tego obżarstwa, jak to pani powiedziała, będą pilnować. Mają święta, bo podchodzimy do tego bardzo ludzko. 2 dni wolnego nic nie zaszkodzą już na takim etapie wytrenowania, jak ci zawodnicy się znajdują. Aczkolwiek ja pamiętam z własnej
autopsji, że kiedy byłem zawodnikiem lekkiej atletyki i byłem trenerem, bo jestem też trenerem lekkiej atletyki, no to przeważnie wszystkie święta wielkanocne spędzałem na obozach. Nie można sobie zatem pozwolić, będąc zawodnikiem, na takie popuszczanie pasa i jedzenie bez umiaru. No, dużo mają do stracenia, więc... Dlatego też będziemy trzymać kciuki, a w ogóle istnieje taka psychologiczna zależność, że jeżeli drużyna przegrywa, to mówimy, oni przegrali, ale jeżeli wygrywa, to mówimy, my wygraliśmy. Dokładnie. I to też ja nie jest... proszę, aby wszyscy kibice w Szczecinie mocno trzymali kciuki i dopingowali, bo ten doping na stadionie jest im bardzo potrzebny. Powiedział trener od przygotowania fizycznego Pogoni Szczecin, pan Mariusz Skuta. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu. I trzymamy kciuki za sobotni mecz. Tym samym żegnając się z państwem, był to program Galaktyka Pomerania, realizowany na żywo w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy przez Telewizję Pomerania właśnie, a prowadziły go dla państwa Magdalena Suchodolska i Sandra Myszkowska. Serdecznie dziękujemy państwu za uwagę. Jutro spotkam się z państwem, będzie bardzo interesujące. Ruszamy o 17:00 na żywo. Bądźcie państwo z nami. Do widzenia. Thank you.